Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony E-Space, zapraszam was na kolejny już odcinek z dynamicznej gry MMORPG Margonem, w której można grać aż 6 profesjami. Dzisiaj jest ze mną Danamis. Cześć. No. Tutaj jesteśmy na namiocie obecnie, jakiś ziomek, proszę pana, ale ja chcę tutaj postać, a więc proszę o opuszczenie namiotu, póki jestem w nastroju. Przepada. Nie do tego chcę. No dobra, to cię zaatakuje, ziomek. Może wygramy. Mamy w sumie błogosławieństwo z dotykiem. Ja właśnie chcę się tu ciągle dostać. Tu jest pan Nadriel. To mogę wejść? Co? O co mu chodzi, ty? Rozumiem. Właśnie nie wiem. Dwa pytajniki tam. Chuj, co chodzi? Ale krytyki to on ma niezłe. No, łatwym przeciwnikiem nie będzie. Zadam jeszcze jeden cios i się uleczymy. Chyba, że nie zdążymy. No, a ja właśnie zgarnąłem z 244 tropa w darmowe PHL. Chciałbym do was do klanu. To zaraz cię dodam. O, proszę bardzo, teraz się póki szybko leknę, póki jeszcze manę mam. Z magiem jest mi bardzo ciężko na PvP. Co, dziękuję. Mag jest ciężki na PvP, bo krytyki ma dosyć silne. Zabiera też mi trochę energii i many. Ja teraz tylko muszę na ten dotyk swój z błogosławieństwa liczyć. No, zamrożenie, ale zaraz będę miał klepę. Klepę na ryj dostanę niezłą. O! Widzicie, ten CK, ja bym już zginął. Co się dzieje, żeby to... Pal blokował od maga. Co to on się... Aha, on się uleczył. O kurwa, kawka! No ja mam 8, on ma 88. Się uleczył, jebany. No nieźle. Ojejku. Zapraszam, jak się pan chce ze mną postać. To jest jakiś... Jak on pisze w ogóle? What? Jeszcze raz. Zapraszam, jak pan się zdecyduje ze mną postać. Ze mną razem napisał. Dobra, nieważne, nie? Pójdziemy sobie teraz na chwilkę na Mordor. Tam poekspić chwilkę. Albo i nie poekspić, idziemy to. Jesteśmy tutaj na tym Mordorze. Na Mordorze oddaj, trzeba będzie na Demilisze iść. Skąd to się kurwa w ogóle tylko wszystkiego narobiło? Wszyscy się na ten telawel kurwa przenoszą. Ja kompletnie nie znam tych ludzi. Kto się na przykład przenosi? Nie wiem kurwa, ci z Sete, Colidi, Roma kurwa. Większość ludzi tu kurwa nie znam. Aha, no też nie znam. Ale ja... 44 latał po Andarum, nie? Co dostał kurwa w czerep? Ja tego coś miałem mówić, że ja w ogóle nawet nie znam tych, co wiesz, jak to się nazywa. W ogóle nie znam połowy ludzi z tych klanów na setny, ale jestem dumny z siebie z tego, że ubiłem wczoraj tego założyciela. To jest... tego maga. Tak, on jest w dwóch legendach, nie? Jezu, jakie mi tam powchodził, Boże, cud miód malina, ekstaza. No, widziałeś ty to, stary. A w ogóle Feniks nagrał filmik informacyjny o naszym live'ie. No, o właśnie. To ja także jeszcze przypominam, że jutro, czyli z piątku na sobotę, od godziny 14 do godziny 20 jest live 6-godzinny u Krystiana, a drugi 6-godzinny... rekord El-Kila. Pobijamy rekord El-Kila, a drugi jest od 20 do 2 w nocy u mnie. Live, więc będzie ciekawie. Tak myślę przynajmniej. Dobiję tam 7-5 może na tym miliszach. Bo jeszcze jestem chyba za słaby, żeby pójść na... Tego tancer jest ogólnie słaby z wojami. Więc jakbym poszedł na minotary... nie minotaury, tylko minotary, to bym dostał ostry wpierdol. Więc zaraz tu ja się będę musiał zaraz pożyczkę wziąć, ty wiesz? Czemu? No, do 20 esełek, bo na wyczerpanie będę miał. Po prostu. A, okej. Okay. Nawet 20 esełek możesz przecież brać. Co? No właśnie, ja wolę tak, wiesz, żeby jeszcze mieć na zapach, bo to jeszcze muszę kamyki na tego, na perkunie kupić. Kamyk jeden w sumie. Ale kamyk jeden tam mam. No ja nie. Dobra, to premium, więcej eseł. Pożyczka. I ile to jest? Czekajcie, szybki kalkulator na telefonie. Gdzie ja tutaj mam kalkulator? Momento. Uno momento. Ja tam ci mówię, my od tego 20 lewa na tym perkonie będziemy mieli tak przekurwione. No. Dobra. I teraz musimy już szybka matematyka. Ja za dwóch, na chwilkę. Mhm. 1800 dzielone na 75 mamy 24 esełki, to nie, a 1440 dzielone na 75 wychodzi nam 19,2, więc bierzemy tą pożyczkę. Pyk, jest, siadło. Więc kupimy sobie tego wyczerpa. Gdzie to jest? Wyczerpanie. A, na jeden wystarczy, zapłać. Tak. Dziękuję, zostało nam jeszcze ponad 1000. Więc lecimy tutaj z tematem. Na propsie, taki trochę miks postaci, trochę zrobimy, taki trochę tutaj pogadanka, tutaj wiecie. No, a i odnośnie jeszcze tego live'a, co będzie w jutro, to będą do wygrania nagrody. Zapytacie się, jakie nagrody? A więc będzie do wygrania... Kurwa, nie pisać do mnie! Sorry. Proszę mi spamić. Będzie do wygrania pizza, u mnie oczywiście, do zamówienia, czyli wygraj kolację ze Space'em. Czyli ja będę miał zamawianą pizzę i do kogoś będziemy zamawiać pizzę na nasz koszt, tylko będzie trzeba tam się z nami skontaktować, pewnie wejść na TSA, chwilę pogadać i coś na pizzę zamówimy. I co jeszcze będzie? Będą do wygrania PacefKardy. O... nie wiem ile ich jeszcze będzie. O wartości 20 zł, będzie ich parę, chyba z 4-5. Więc tam macie szansę. Aha, i z góry mówię, że będzie to do wygrania dla osób, które będą się angażować w streama, nie będą spamować, nie będą miały bana, ani nie będą subskrybować od na przykład, nie wiem, paru minut, bo się dowiedziały, że będzie PacefKardy. Nie, ja będę po prostu patrzył u siebie w widzach, kto ile subskrybuje, od jakiego czasu i pod tym kontekstem będziemy jakoś brali właśnie zwycięzców, to będzie jakieś losowanie, nie wiem. Czy jakąś listę numerków zrobić, czy coś. Coś wykombinujemy jeszcze nie wiadomo. Zaraz nam tutaj 73 wpadnie, zaraz może 75 wbijemy. Nagrywam to innym programem, więc niezbytnio widzę teraz czas, ile to się nagrywa. Ale to chyba problemu nie będzie, bo nagrywam teraz Akcjonem. Mam teraz pełną wersję Akcjona. Więc jeszcze nie znam dobrze tego programu, ale się uczę szybko. Dobra, tutaj 2% nam wpadło. Zaraz jeszcze, o, takiego pojedynczego, tu jakiś ten sok. Z tymi miksturami jest takie śmieszne rzeczy, że po prostu raz one cię uleczą, a raz cię otruję, więc radzę uważać, jeżeli na przykład macie mało życia i chcecie się uleczyć nimi. Dobra, idziemy tutaj na tą większą salę, na tych pojedynczych nie będziemy ekspidować, to się uleczymy. Mikstur tam chyba starczy, nie jesteśmy też tropicielem, żeby tracić co chwilę strzały. To mam taki lodlok, to jak widzicie, naszyjnik z Demonisa poleciał. Poleciał także pierek z Arcymaga, więc serwer się tutaj rozwija. A co mogę o tym serwerze powiedzieć? No teraz wiem, że zarządca już zastopował to wysłanie zaproszeń, będzie ogarniał ten serwer. Przepraszam, że to był jego błąd, takie zapraszanie osób po prostu randomowych. Chciał po prostu stworzyć serwer, gdzie będzie dużo osób. Ale teraz ten serwer będzie miał chyba nowy regulamin, wszystko będzie tutaj postawione od nowa, będzie to dobry serwer. Przynajmniej ja w to wierzę. że będzie się dało tutaj grać, nie będzie miał takiej zepsutej opinii. Oczywiście opinie zepsuli gracze, którzy tutaj grali i zostali wyrzuceni, bo się po prostu nie umieli zachować. Więc... O, wrócił Feniks, witam Cię Feniksie, jesteś na nagraniu, przywitaj się ładnie. Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie jeszcze raz. O, 73 poziom wbiłem, brawo, brawo ja, brawo Ty. Margonem. Dzień dobry, cześć czołem, z tej strony Feniks, to są przygody z Margonem już 7. Serio? No u mnie. A u Ciebie, no to spoko. Ja nawet nie wiem, które są u mnie, nie liczę. Kiedyś mi się jeszcze chciało, prowadziłem takie codzienność E-Space'a, bo to miało być codziennie, ale w końcu to nie wypaliło, bo ja i codziennie to wiesz. U mnie jak to... ja tam mam już tych filmów z... No patrz, lata mi tu! Ale teraz tak zacząłem, bo chciałem sobie numerki mieć, to przygody z Magbanem. Ej, czekaj, ja tu gościa będę pizgał chyba. Chodźcie pizgać, ty. A, tak brutalnie? O. No choć jesteśmy na Mordorze, to trzeba brutalnie. Mordor. Dzięki. Mam cię, ty huncwocie, ty. Złapałem gnoja, zakarczana. No i dobrze. Co? O, na przykład co za zi... 3 kropki zacenzurował, zaraz to zgłosimy. Nie dasz questa zrobić. A no nie dam. Taki beda, takiego wszystko wolno. To ja też wbiję na strajkę. Oho, ho, ale mogę w sumie paść, bo tutaj jest mag, wiesz. Nie, dobra, ja mam 40 HP, on ma 18. Jebać Ferrera, co I padł, kurczę, jedna lepanery, jedna rodzina w żałobie, no co się będziemy pieścić. Zaraz tu pójdziemy, a zaraz jeszcze zgłoszę, a w sumie nie chce mi się. Jebany confident, chuj w dupę confidentem, niech zdechałem skurwysyny. Uuuu, mocne słowa jak na kogoś, kto dopiero się urodził. No, także u Feniksa macie tam, to prawda Feniks, u Ciebie jest zapowiedź streama? Tak, tak, wrzuciłem. No, o jeszcze mi napisał co za 2 kropki. A że ja jestem mądry i bardzo pomysłodawczy, to sobie wpadłem na powietrze, to jest Cwel, napisała przy tym co za zjeb, więc to trzeba zgłosić gdzie trzeba, więc my... Zgłaszam to do sądu rodzinnego, Anna Maria Wesołowska albo Andrzej Lipiński się tym zajmą. Zobaczymy zaraz jak się sprawy potoczą, tego nie zostawimy tak. Nie po to głosowałem na PiS, by ktoś mnie tak po prostu wyzywał na priv. Tak po prostu nie może być. Jak skozi dupy Nie, tak nie będzie, nie, napluli mi w twarz po prostu, o, prawie padłem, ale chuj z tym. Takiego hara ci zajebał na mordę. Takiego hara na mordę, tak wiesz, taka lepa na pys, kurwa, muzyczka z przytupem, wiesz. On nie chciał tak, o Jezu. Jezu. No więc widzicie jaka to jest brutalna społeczność, dynamicznie gra MMORPG Margonem, który może grać paroma postaciami, albo paroma nie. 16 osobami, bądź zdanie właśnie wymyśliliśmy. Mówi się 16, nie 16, ale... To 16, przepraszam. No, widzisz, ty mnie pomyliłeś i ja się pomyliłem też i tak to się skończyło. Widzisz, do czego tam to było jakiś... Jeszcze nie, bo tu muszę jeszcze jakiegoś maga, który mnie wybija, dopaść i mu powiedzieć: hej ty, huncwocie, co ty sobie wymyślisz? Tak mu zaraz zrobię, tylko go najpierw muszę znaleźć, nie? Idziemy tutaj. A jak się tepnął i go nie znajdziesz? O, to wtedy Andrzej Lipiński, prokuratura za nim poleci. O, jest, mam cię kurna, raz, dwa, trzy. Wtedy tego... To jest kurna, raz, dwa, trzy. Wtedy tego, to wiesz, ta specjalna kurwa policyjna ekipa łowcy cieni go złapią na pewno. Łowcy cieni, tak. Dobra. Wiesz, że są agenci kurwa? Dostał lepę na ryj. Albo... SB wczoraj o nich czytałem, nie? Wow, ty coś czytałeś. Kiedyś jak były mali agenci, to oni się złapią i będzie po tokach. Ale nie, no tak serio, ja wczoraj czytałem o tych łowcach cieni, to na przykład jak w wiadomościach to nie mogą pokazać ich sylwetki, kompletnie nic nie mogą pokazać, nie? Było panie. No. Mnie też. O. I oni po prostu na całym świecie mają, każdy kraj ma takich łowców cieni i oni razem współpracują, żeby łapać takich największych przestępców i wczoraj złapali tego Kajetana, co odciął babce łeb, nie wiem gdzie, w Polsce chyba odciął jej łeb mieczem samurajskim. No może zupa była zasłona, co chcesz? Odciął jej łeb, wczoraj go złapali na Malcie, nie? Gdzie jest Malta? A po ponoć chciał tego na południową Afrykę spierdalać, nie? O proszę. No w sumie zabójstwo... Wiesz, tam by go nie złapali, tam by mu nic nie zrobili, nie? No. Gdyby tam się przedostał. A w GTA 5 nic nie robił temu. Nie wiem, co to za policja tam jest. Ja na przykład jestem gangsterem. I będę gangster. Będę gangster, bo mi się to podoba. Taki jest mój twist. O Boże, Boże, Boże. Tak jak w Killerze było. Jestem gangsterem. Dobra. Kurna hipsterem. Zastopujemy sobie, pójdziemy sobie jeszcze ubić owcach czaszek, żeby może heroik nam poleciał dla Krystiana. A Andarum jesteś? Na jakim świecie? Mordor. Nie. A gdzie? No, teraz obecnie wchodzę na telawel. Na Mordorze jestem na... jak to się nazywa? Mówno. Dobra, ja muszę ich powybijać nobą ZC, bo chyba na Andach są. No, trzeba tępić C. No nie. Ale Feniks, uspokój się. Ale Feniks, no co się stało? Opowiedz nam o tym, wyżal się. Ja cię, bracie, rozumiem. Ja cię... Ja pamiętam kiedyś, jak jeszcze zaczynałem grać, ktoś mi wysłał coś na pocztę. Ahmed Outside, zaraz zobaczymy co to jest. Tutaj na wizji. Wysłał mi, aha, no to przeczytam jego podanie. Witam, piszę do ciebie, ponieważ chciałbym wstąpić do waszego klanu. Oczywiście tą postacią. Może coś pokrótce o sobie. Nazywam się Sebastian, liczę 16 lat, rocznikowo 17. Mieszkam w Zarzeczu. Jest to niewielka wioska położona na Podkarpaciu. O, to niedaleko mnie. Chodzę do pierwszej klasy technikum w Nisku. Interesuję się sportem, a konkretnie bieganiem i piłką nożną, w którą gram od 8 lat. Chcę wstąpić do waszego klanu, gdyż szukam miłego towarzystwa, pomocy w grze i oczywiście poczucia przynależności. Nie używam wulgaryzmów, jestem miły i przyjacielski dla każdego gracza. Pomagam innym i nie potrafię... Aha, i potrafię podtrzymać klimat gry. Staram się jak najbardziej pomagać członkom klanu. Członku, do którego wniósłbym, powtarzam, wniósłbym na pewno aktywne rozmowy na czacie, na chacie. Czy on na chacie napisał? Może na chacie jest. Na chacie i poczucie humoru. Zaraz zobaczymy. Ahmed Outside. Kopiuj. Wtedy z takim magiem Wedusa. I zaraz, aha, level. I tutaj musimy zaraz zobaczyć, jaki nasz kumpel ma level. Jest to 105 łowca. Ale oczywiście jeszcze będziemy musieli zobaczyć Ahmeda Outside w Google, czy jakie on ma tam EQ. Bo tak jak już mówiłem, byle kogo nie bierzemy. Oj, tutaj trzeba usunąć w linku, pyk. O proszę bardzo, heroiczne EQ. To już kolej ZC chowa się na zielonych, bo nie chcesz go za kurwa za... Żałosne i Ahmed Outside dostaje się do naszego klanu, zapraszamy cię w nasze szeregi. Pozdrawiam gracza DART. Jak to jest wylogowane? A Ahmed jest zalogowany? Ahmed. Halo. Czekajcie, halo, trzeba do niego napisać. Napisał podanie i się wylogował. Aturis jeszcze ma nick. Aturis. Halo. Coś cię nie ma? To gdzie ty kurwa jesteś? Żniwiarz. Trzeba może go... Nów. Napiszemy na wszystkiego postaci nów. O. Logaj na łowcę, bo... I need you have a my clan. No kurwa, wylogował się, co za... Tak. Nie wiem, nie mam tego pokazane. Halo, tutaj mu napiszemy. No kurwa. Ahmed. Elo, o jest. Loguj się na łowcę. Przyjacielu, dostałeś się do klanu. Bardzo ładne podanie, takie proszę pisać, bardzo ładnie nam się kolej przedstawił, wszystko już o nim wiemy, że jest dobrym człowiekiem, oczywiście jeszcze zobaczymy Marepa na plus. Ja czytam, wiecie, jak macie na minus, też nic się nie dzieje, nie? Bylebyście byli ogarniętymi ludźmi, w porządku, szanowali siebie nawzajem. Jeszcze zostało mi godzina błogosławieństwa, więc pójdziemy sobie jeszcze na krzyżowca, może tam znajdziemy jakieś żywe PH, albo ja oddam PH, zaraz zobaczymy. Ten Niboya chyba chciał, jaki on tam miał nick? Czyli na początku tego Ahmeda dodamy, pyk. Niboya. Yes, you Barthez. Siema! Jesteś na nagraniu, witam, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Właśnie zaprosiliśmy jakiegoś łowcę do klanu. Co się kurwa stało? Poszedł. Oddajcie nam Bartheza. No. Ty, powiedz, żeby cię nie brali tej. No, trzeba... Pamiętaj, jedna lepa na ryj, jedna rodzina w żałobie, pamiętaj, kurwa. My, kurwa, przyfikanci się nie pierdolą w tańcu, kurwa. Stary, ja jestem Alfonsem, to oni przychodzą tutaj. No, to my trzymamy kurwa jaja na telawelu. No, kurwa res. Barthez, wyślę coś ci na priv. No. Bo jak pies szczekał, kurwa. Schował się na zielonej, kurwa, na miśkach, cześć. Co za kurwa wieśniak. Wiesiuniu, a kto to jest Lukamen? Nie wiem, jakiś zjeb. A, i coś ci miałem powiedzieć, wyrzuć to 50 z klanu. Jak on nie expi w ogóle, tylko stoi w nitkach. Kurwa, to jest Karantkir, ty. Jaki on ma, kurwa, na ty na 110? A, no to dobra. Ale no to powiedz mu, żeby expił, no bo patrz. Tuk się wziął do roboty, powiedziałem mu, że zapierdalaj. A Tuk, no spoko, zapierdalam. I wbijał już, dwa levele. Pantofel też tutaj Heraklen wbija. Tu Ahmeda Outside'a ma on 105 level. Fretek 97, jutro ja liczę, że on już będzie miał 100 level na naszym 12-godzinnym live'ie, na którym oczywiście Barthez nasz kochany będzie. I 12-godzinnym live'ie od 14 do 20 u Danamisa, od 20 do 2 w nocy u mnie. Zapraszam do wygrania PacefKardy. Jutro kurwa! Do wygrania PacefKardy, a również kolacja ze Space'em. No. Dobra, no to my kończymy ten odcinek. Zapraszam was na kolejne ciekawe produkcje z Margonem, a także innych gier. Zapraszam do subskrypcji wszystkich kanałów, które są w opisie, do obczajania linków oraz do pisania pięknych podań do klanu. Także my się z wami żegnamy. Do klanu! No. To my się z wami żegnamy. Pożegnajcie się jak... pomachajcie jak familiarnie, powiecie pa pa! No, no to elo. A ty ciągniesz za rzepę, stary.